Dzisiaj powinno być w miarę krótko, chociaż jest kilka tematów, więc zobaczymy. Planowałem wrzucić recenzję z Tardew Valley, ale pojawił się taki news. Gra już jest 4 lata po premierze i robienie o niej filmu w tym momencie miałoby tyle sensu, co ponowna wizyta na wystawie figur lodowych z zeszłego roku. Oczywiście wiem, że są jeszcze ludzie tacy jak ja, którzy bardzo długo bronili się przed tym tytułem, ale jak nie kupili go w ciągu tych 4 lat, to myślę, że parę tygodni, no parę miesięcy różnicy im nie zrobi. O Stardiu wspominałem przy okazji materiału o interakcjach, więc jak kogoś to ciekawi, to zapraszam do tego filmu. Link wrzucam tutaj na górze do zakładki. Na Twitterze twórca podkreślił, że nie planuje żadnych płatnych dodatków, ale dalej zamierza tworzyć kolejne gry. I chwała mu za to, jeśli będzie robił tak dobre jak Stardio Valley. A skoro jeszcze jesteśmy przy dobrych grach, wspominałem już, że powstaje trzecia część Wrót Baldura. Na tegorocznym pakie była prezentacja rozgrywki i mam co do gry mieszane uczucia, ale z przewagą tych pozytywnych. Larian Studios dla mnie należy do tej samej grupy, w której znajduje się CD Projekt RED. Mają uczciwe podejście do gracza i tworzą gry dlatego, że ich to jara, a nie dlatego, że tak dyktują im badania rynku. I pewnie, że każda firma chce zarabiać kasę, ale po różnych tytułach od razu widać ile włożono w nie serca, a ile upchnięto branżowych trendów. Jeśli chodzi o Baldura, to pierwsze co rzuca się w oczy, to podobieństwo. do Divinity Original Sin 2. Bardzo lubię zarówno pierwszą, jak i drugą część, ale interfejs, ikony, dźwięki, a przede wszystkim art style, daje wrażenie, jakby ktoś na prezentację odpalił moc ostatniej gry studia. Dodatkowo to deja vu potęgowane jest przez fakt, że zaczynamy na plaży w pobliżu statku. Taki początek widziałem już dwukrotnie w oryginalnym Sin 1 i 2. Larian ma swój styl i da się go mocno wyczuć w tym demie. Trudno powiedzieć, czy taki kierunek jest zły, na pewno jest inny i przynajmniej pod tym względem nie przypomina klasyka. Mnie martwi tylko tyle, że teraz, gdy wypracowali kilka bardzo fajnych rozwiązań i nabrali charakteru, mogą mieć mniej odwagi, lub chęci, by stworzyć coś nowego. To tak, jak aktor w każdym filmie gra dokładnie tę samą postać. Choć jest lubiany i rozpoznawalny, to gdy widzisz go na plakacie, dokładnie wiesz, jaki typ filmu, a przynajmniej bohatera, będziesz oglądał. Może jest zbyt wcześnie na takie opinie. Może powinniśmy zaczekać, aż Larian stworzy coś innego, bo z Baldurem dalej tkwią w tym samym gatunku. Zatem wszystko, co było w Divinity 2, będzie także w nowej grze. Przede wszystkim będą to środowiskowe zagadki i sekrety, a także synergiczne właściwości czarów. W nowym Baldurze dostaniemy również turowy system walki. Domyślam się, że dla niektórych może to być Dealbreaker, który odbiera kolejną charakterystyczną cechę klasykowi. Od teraz zamiast wspierać się aktywną pauzą, na swoją turę będziemy mieć określoną pulę punktów akcji. Choć dla mnie prawdziwy Deal Breaker będzie wtedy, gdy w naszej lokalizacji zabraknie głosu Piotra Frączewskiego. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Larian bronił tryb turowy dodatkowymi mechanikami i fazą przygotowań do walki i wydaje mi się, że gra na tej zmianie nie straci. Za to zadowolenie mogą być ci, którzy będą Baldura przechodzić w koopie. Tak jak w poprzednich grach studia, prawdopodobnie będziemy mogli poczuć, że drużyna składa się z grupy indywidualistów, których interesy po prostu zbiegły się w odpowiednim miejscu i czasie. I to brzmi ok, jeśli będzie zachowana właściwa dynamika między postaciami. Bohaterowie, nawet ci kontrolowani przez graczy, będą musieli przeprowadzać wspólne konwersacje, by zacieśniać więzi, a różnice w podejściu do questów pewnie będą rozstrzygane w systemie papier i nożyce lub innej podobnej mechaniki. Tak jak już wspominałem, możemy spodziewać się rozbudowanego, wielopoziomowego świata. Podobało mi się uwzględnienie wysokości terenu, które wpływało na procentową szansę trafienia przeciwnika. System jest oczywiście zgodny z Dungeons Dragons, czyli D20, i mimo, że wartości pojawiają się jak w XCOMie, mamy możliwość śledzenia wszystkich rzutów i ich rezultatów. Poza walką, gdy postać musi zdać test, pojawia się informacja, ile musimy wyrzucić, co jest drobnym, ale za to bardzo pomocnym dodatkiem. Larian dodało też kilka fajnych funkcji. Skok będzie na pewno przydatny, bo pozwala dostać się do trudno dostępnych miejsc i może być połączony z czarem piórko spadania, które neguje negatywne efekty upadku z dużej wysokości. Jednak momentami taka akcja wygląda bardziej jak czar niż naturalna zdolność postaci, chociaż może się czepiam. Podobała mi się też możliwość przesuwania elementów terenu, po których można było się później wspinać. Jednak najbardziej przypadła mi do gustu możliwość po prostu rzucenia w przeciwnika dowolnym elementem swojego ekwipunku, a także opcja zanurzenia strzału lub oręża w ogniu lub jakiejś cieczy, by nadać w ten sposób broni odpowiednich właściwości. Baldur może nie będzie taki jak klasyk, ale myślę, że wyjdzie na tej przemianie lepiej niż Fallout na konwersji do trzeciego wymiaru. Trudno też powiedzieć, czy to będzie kolejny Divinity Original Scene i ile faktycznie zostanie zachowane z klimatu klasyka. Choć osobiście po prostu chciałbym, aby na rynku pojawił się kolejny dobry RPG. Z kolei takich nadziei nie mam, jeśli mówimy o Diablo i innych grach Blizzarda. Jeśli to nie jest pierwszy film, który u mnie oglądasz, to pewnie wiesz, jaki jest mój stosunek do nich i że dalej nie kupuję ani nie ruszam tego, co firma ma w swojej ofercie. Jak już wyjdzie Diablo, to może zaproszę do zrobienia odcinka kogoś, kto i tak kupi i chętnie podzieli się wrażeniami, bo nie wydaje mi się, aby do tego czasu Blizzard zmienił swój lekceważności. Stosunek do fanów. Tak się składa, że jakiś tydzień temu na stronach Blizzard pojawił się kwartalny update, w którym pojawiło się trochę informacje o grze, a z niego dowiemy się, że wszystkie itemy dostaną tę samą wielkość, bo układanie ich w ekwipunku w jakiś magiczny sposób przeszkadzało graczom w grze. Wychodzi na to, że zbroja barbarzyńcy będzie zajmowała tyle samo miejsca co buty czarodziejki. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Niby niewielka zmiana, ale mam wrażenie, że to sygnał ostrzegawczy. Diablo już od trójki nie jest ekskluzywnym tytułem na pecety, a wiadomo, że konsolowe tytuły wymagają uproszczeń. Możliwe jest, że od o Diablo 4 będziemy mówić jako o porcie z konsoli, ale o tym się jeszcze przekonamy. Oczywiście nie wszystkie są złe. Na Residenta Trójkę czekam i odpalę go, gdy tylko pojawi się na Steamie. Dalej w update'cie wspominają o konfiguralnym lewym przycisku myszy, co jest całkiem użyteczne. Ale zaraz pod tym widać screen ze skillami, maną i życiem. Pasek przesunięty jest na lewą stronę. Według Blizzarda takie ustawienia są najwygodniejsze, bo centralna część ekranu jest pusta i w taki sposób lepiej kontroluje się walkę. Firma mówi, że taki pomysł pojawił się w związku z feedbackiem na ostatnim bliskonie, ale jeden z youtuberów mówił również, jak bardzo lubi mikrotransakcje, więc trudno ocenić jakość tego feedbacku. Co zabawniejsze, jakiś czas temu część graczy i dziennikarzy nie zrozumiała słowa monetyzacja i na redów z tego powodu spadła lawina krytyki. Ale spoko, jeśli chodzi o Blizzard, to zawsze lubimy mikrotransakcje. W związku z przesunięciem paska skili na lewo nie ma co dramatyzować, bo na PC tach będzie on domyślnie na środku, a dopiero na konsolach będzie ściśnięty w lewym rogu. Jednak zacząłem się zastanawiać, czy tylko na konsolach. To czysta spekulacja, ale zredukowanie ekwipunku do przycisków i wyczyszczenie środka ekranu wygląda jakby Diablo 4 wizualnie przygotowywało się na smartfony. Owszem, na komórkach miał rządzić Diablo Immortal, ale może to nie jedyna instancja tego tytułu, którą będziemy mogli odpalić na smartfonie. D yeah, you... Dodatkowo, Blizzard nie pozwala, abyś swoją grę, którą legalnie kupiłeś, odpalał na innej maszynie i z niej streamował sobie obraz na swoim słabszym sprzęcie czy smartfonie, bo tym właśnie jest GeForce Now. Może Activision Blizzard ma chęć na własną usługę streamingową, albo co bardziej prawdopodobne, na dobrą umowę z już istniejącą usługą. Dlatego, wprowadzając zmiany w interfejsie, już biorą sobie talerz, na którym wyląduje. Ładny kawałek streamingowego tortu. Choć mnie osobiście gameplay nadchodzącego Diablo nie zachwycił, gra może być dobra. Tyle, że istnieje pewna szansa, że gra może trafić nie tylko na konsole. Okej, okay, może to wyglądać, że przedstawiam to jako wadę, i tak właśnie jest. Jeśli sama gra ma trafić na wiele urządzeń, to zawsze stosowany jest downgrade do najsłabszego, bo trzeba brać pod uwagę, że taki gracz nie ma klawiatury i myszki, więc gra musi oferować jak najprostsze menu i sterowanie. Gry i tak są funkcjonalnie przycinane, bo są tworzone z myślą o konsolach. Jeśli zaczną trafiać równocześnie na komórki, uproszczenia mogą stać się również odczuwalne dla samych konsolowców. Ale może nie będzie tak źle i moje przypuszczenia się nie sprawdzą. Za to na pewno będą mikrotransakcje, a wszyscy wiemy jak pazerne jest Activision. Pewnie tak samo jak Koje i Tecmo. Moją jedyną biatyką było zawsze Mortal Kombat, przynajmniej do momentu, zanim się zepsuło. Może dlatego też Dead or Alive kojarzy mi się bardziej z półnagimi mangowymi laskami, które grają w siatkówkę plażową, jeżdżą na skuterach wodnych i opalają się przy basenie. W szóstej części, która się skupia głównie na bijatyce, fani korzystający z PlayStation dostali bardzo nietypowe opcje kastomizacji. I niestety nie ma to nic wspólnego z tym, o czym wcześniej mówiłem. Głównie rozchodzi się o zmianę kolorów włosów. W każdej grze, nawet w takiej z agresywną monetyzacją, dostajemy kilka opcji zmiany postaci. Czasem nawet dostajemy kilka fajnych ciuchów, by później sięgać już tylko po te płatne w sklepie. Okazuje się, że można zejść jeszcze niżej. Firmie chyba udało się dokopać do naturalnego środowiska Activision, bo za każdą zmianę koloru włosów w postaci gracz musi zapłacić dolara. Sytuacja jest jeszcze bardziej absurdalna, bo to nie fryzura czy kolor jest przedmiotem transakcji, a sama zmiana. Zatem wracając do oryginalnego koloru i wybierając ponownie ten, za który już raz zapłaciliśmy, będziemy musieli zapłacić jeszcze raz. Można żartować z tych, co ostrzegają przed pozernymi wydawcami, czyli również ze mnie, ale jeśli gracze łykają wszystko, to właśnie dlatego dostajemy później tak ciekawe oferty. Teraz, gdy już wiesz, że wydawca cię nie szanuje, pozostaje ważniejsze pytanie, jak bardzo szanujesz siebie? Chociaż niektórzy mają taki fetysz i lubią być poniżani, więc widać wszystko jest dla ludzi. Podobnie jak choroby zakaźne. W Chinach zbanowano już plejek i niedostępna jest w App Store. Z kolei różni YouTube'owi twórcy mówią, że nawet za samo wspomnienie o nazwie aktualnie straszącego choróbska dostaje się demonetyzację. Mi to na szczęście nie grozi, ale założę się, że jak tylko powiem o koronawirusie... O, oh fakt za późno. Teraz to nawet ten film nie pojawi się w moich wynikach wyszukiwania. Więc polecam Plague, bo to fajna gra dostępna na komórki i na Steamie. Od siebie tylko dodam, że nie warto wpadać w panikę, ale też nikt ci nie powinien krytykować, jeśli zrobisz sobie zapasy na tydzień. Wiesz, na wypadek jakby inni oszaleli i wykupili wszystko ze sklepów. Zawsze oszczędzasz sobie wtedy czas i nerwy. Dobra i to tyle w tym odcinku. Z tej strony mówił Shifter z ogryzków. Jeśli lubisz to co robię, albo nie lubisz, ale i tak chcesz mnie wesprzeć, subskrybuj kanał, albo daj znać o nim swoim znajomym graczom. Przypadkiem usłyszałem, że Hodakowska oferuje, a na pewno korzysta z usług za lajki, a że prześimy nabrałem trochę wagi, to te zebrane pod filmem przeznaczę na jakiś plan treningowy u niej. A to czy z kciukiem w górę, czy w dół, to już zależy, czy podobał Ci się film. I pamiętaj, mówmy głośno, a chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Taki początek widziałem już dwukrotnie w oryginal Original Scene. W Original Scene 1 i 2. Nie będę tego nagrywał jeszcze raz. Nie, nie, nie będę. Nawet za samo wspomnienie o nazwie aktualnie straszącego choróbska, dostaje się dostaje się, dostaje się demonetyzację. Twoja drużyna została wybita. Musisz rozpocząć grę od nowa.